Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym nagraniu, które to nagranie będzie poświęcone jednemu wierszowi Kazimierza Przerwy Dyknaja. Wierszowi zatytułowanemu, taki bardzo, bardzo długi tytuł, Melodia Mgieł Nocnych nad Czarnym Stawem Gąsienicowym. Chciałem o tym wierszu Wam opowiedzieć, dlatego że znaczy to jest wiersz, wydaje mi się, że niezwykle piękny. Po drugie, bardzo znany. Z całą pewnością jeden z takich najsłynniejszych wierszy w ogóle w historii poezji polskiej. A jeszcze do tego wszystkiego wiersz. Na którego przykładzie można wskazać niesłychanie dużo cech poezji młodopolskiej. Znaczy w zasadzie to jest wiersz, który jest wierszem doskonale młodopolskim. I dzisiaj myślę, że właśnie w tym wierszu te wszystkie nasze wątki, które gdzieś tam się pojawiały do tej pory na tych lekcjach takich wprowadzających trochę, one dzisiaj się zbiegną najpewniej. Tak? No, mniej tu będzie zapewne tej kobiety fatalnej, takiej strasznie ekscytującej, o której rozmawialiśmy sobie na poprzedniej lekcji. Mniej może będzie tego kultu młodopolskiego artysty. Ale już, jak sądzę, dekadentyzmu będzie całkiem sporo. Będzie mnóstwo impresjonizmu. I powiadam jeszcze raz, znaczy, gdybyśmy chcieli wskazać taki z jednej strony bardzo słynny, a z drugiej strony bardzo charakterystyczny, a z trzeciej strony bardzo udany wiersz typowo młodopolski, wiersz, w którym młoda Polska wypowiedziała się bardzo, bardzo taki pełny sposób, to być może rzeczywiście powinniśmy sobie powiedzieć właśnie o tym wierszu, o wierszu Kotmajera Melodia Mgieł Nocnych nad Czarnym Stawem Gąsienicowym. To jest wiersz, który pochodzi z tego słynnego, przełomowego, drugiego tomu, to jest drugiej serii poezji Kazimierza Przerwy Dyknajera. I to jest taki wiersz, powiadam, manifestacyjny. Przy czym chciałem tu zwrócić uwagę na jedną taką bardzo ważną rzecz. Na poprzedniej lekcji mówiliśmy sobie o tym, o postawie światopoglądowej, o dekadentyzmie i mówiliśmy sobie o nim na przykładzie wiersza również Przerwy Dyknajera, wiersza zatytułowanego Koniec wieku XIX. I ja wtedy powiedziałem coś takiego, że jakkolwiek ten wiersz niewątpliwie należy uznać za manifest epoki światopoglądu, to powiedziałem, że to jest wiersz, który jak na młodą Polskę jest dość nietypowy, dlatego że on jest nietypowo napisany. To nie jest poetyka młodopolska, to jest światopogląd młodej Polski, światopogląd dekadencki. On był taki dominujący w tej pierwszej fazie Młodej Polski, bo od przełomu XIX-XX wieku, ja mówiłem na tych wprowadzających lekcjach do Młodej Polski, że tam się wydarza coś bardzo ważnego. Od tego przełomu XIX-XX wieku Młoda Polska wchodzi w taki bardziej aktywistyczny etap. Powraca problematyka społeczna, na przykład w twórczości Stefana Żeromskiego. Powraca problematyka narodowa, na przykład w dramaturgii Stanisława Wyspiańskiego, i one oczywiście będą zupełnie inne niż miało to miejsce w pozytywizmie czy romantyzmie, ale jednak ta młoda Polska już będzie rezygnowała z tego takiego właśnie, z tego takiego dekadenckiego splinu, z tej takiej artystycznej wyniosłości, z tych takich jakichś smutków, jakiegoś takiego przeświadczenia o własnej doskonałości, która jest tak strasznie doskonała, że po niej może być już tylko nieuchronny upadek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
pojawia się na nowo sztuka, która się angażuje, coś co dla Przybyszewskiego było w ogóle nie do przesady. To jest poniewieranie sztuki, to w zasadzie nie jest żadna sztuka. Ale to będzie przełom XIX-XX wieku, to się pojawi wtedy, kiedy będziemy rozmawiać o Weselu na przykład Stanisława Wyspiańskiego. To już będzie na początku przyszłego roku. Mam nadzieję, że już jednak mimo wszystko w takiej formie niezdalnej, tylko w formie rzeczywiście tam z normalnie prowadzonych zajęć. Natomiast na razie mówimy o tej takiej młodej Polsce wstępującej. I powiedziałem, że wiersz koniec wieku XIX jest bardzo charakterystyczny dla światopoglądu młodej Polski na tym wstępnym etapie. Natomiast jest wierszem, który nie jest wierszem typowo młodopolskim w sensie konstrukcji, w sensie budowy, w sensie poetyki. Takim wierszem z całą pewnością jest wiersz zatytułowany Melodia Mgieł Nocnych. I ten wiersz sobie właśnie teraz spróbujemy przeczytać. Ja was przepraszam bardzo, na chwilę tutaj przepraszam, bo tutaj dzieją mi się jakieś dziwne rzeczy z internetem, a internet jest mi teraz tutaj potrzebny. Nie chcę mi się włączać tego nagrania, żeby było to jak na lekcji, kiedy czegoś nie ogarniam. Ja muszę dokonać tylko takiego szybkiego szachermacher, który wszyscy doskonale znamy, a mianowicie przełączyć, zrobić sobie hotspot z telefonu, żeby nam się ten internet tutaj... O! Ok. Wszystko już działa? Nie działa. No. Coś dziwnego nam się... A, już jest, wszystko jest. Okej, okay, dobra. No to już możemy działać dalej. Co obiecałem, wiersz obiecałem. No to zasuwamy z wierszem. Cicho, cicho nie budzi mu śpiącej wody w kotlinie. Lekko z wiatrem pląsajmy poprzez tory gębiny. Okręcajmy się wstęgo naokoło księżyca, co nam ciała przezroczo tęczy od blasków nasyca. I wchłaniajmy potoków szmer, co tonął w jeziorze, i szumy powiewne, i w smrekowym szept Boże. Pijmy kwiatów woń rzeźwej, co na zboczach gór kwitną, dźwięczne, barwne i wonne, w głąb wyzlatujmy błękitne. Cicho, cicho, nie budźmy śpiącej wody w kotlinie. Lekko z wiatrem pląsajmy poprzez tworów głębiny. Oto gwiazdę, co spada, lećmy chwycić w ramiona. Lećmy, lećmy ją żegnać, zanim spadnie i skonie. Puchem zmlecza się bawi i ćmy błoną przezroczą. I suw pierzem puszystym, co w powietrzu prąd toczą. Nietoperza ścigajmy, co po cichu tak leci, jak my same. I wnikło oplątajmy do sieci. Z szczytu na szczyt przerzućmy się jak mosty wiszące. Gwiazd promienie przybiją do skał mostów w końce, a wiatr nań na chwilę uciszony odpocznie, nim je zerwie i w pląsy znów pogoń nas skoczy. No dobrze. Słuchajcie. Co sprawia, że ten wiersz jest wierszem tak bardzo młodopolskim? Po pierwsze, nie mówię tutaj o ważności tych wszystkich cech, tylko po prostu tak jak miałem na przykład do tego. Znaczy, o czym w ogóle jest ten wiersz? Zacznijmy sobie od tego. No, jakbyśmy chcieli takie bardzo tradycyjne, bardzo tradycyjnych narzędzi tutaj uznać. Użyć, przepraszam bardzo, jakbyśmy chcieli powiedzieć tak w miarę możliwości najprościej, jak się da, no to byśmy powiedzieli, znaczy co, no można by zwrócić uwagę na to, że z uwagi na konstrukcję podmiotu jest to liryka roli, bo podmiotem lirycznym, zbiorowym w tym wierszu są mgły.
i te mgły do nas gdzieś tam mówią. A z punktu widzenia tematu, to jest przykład liryki opisowej. Czyli liryki, której tematem jest po prostu pejzaż. Tak? No i tutaj moglibyśmy sobie ukonkretnić, że ten pejzaż to jest jedno z takich bardziej znanych miejsc w Tatrach, chętnie odwiedzanych przez turystów, czyli Czarny Stał Gąsienicowy, znajdujący się u zakończenia Doliny Gąsienicowej. Tam, wiecie, w tych dolinach, to klasa B zwłaszcza, bo się bardzo geografią interesujecie, tam na końcu tych dolin mamy stawy polodowcowe, tak? Są tu jeziora polodowcowe, no i tutaj jak najbardziej Dolina Gąsienicowa jest taką klasyczną doliną polodowcową, która zamknięta jest takim karbem, czy tam rybiem, czy jak on się nazywa, i tam znajduje się czarny staw gąsienicowy, który oczywiście nie jest czarny, on jest błękitny, ale nazywa się czarny, dlatego że nad tym stawem gąsienicowym znajduje się dość blisko szczyty, które przez dużą część dnia zasłaniają ten staw i on wtedy ma rzeczywiście taką niepokojąco ciemną barwę. A grzbietem tych szczytów prowadzi najsłynniejszy, najtrudniejszy szlak turystyczny w Polsce, czyli tak zwana Orla Perć, która gdzieś tam zaczyna się od Zawratu, który ostatnio znowu wpisał się taką smutną historię wypadków, niestety śmiertelnych wypadków tatrzańskich. No i gdzieś tam od Zawratu przez kolejne tam szczyty, przez Kozłowierchy, przez Granaty prowadzi ten taki słynny, bardzo trudny, najtrudniejszy szlak turystyczny w Polsce. No więc mamy bardzo konkretne miejsce, tak? I to miejsce jest opisane z takiej trochę wariackiej perspektywy, to znaczy jest opisane z perspektywy mgieł, które zamieniają się tutaj w podmuch. No tu widzimy to po raz kolejny, przypominam, przy takich okazjach zawsze przypominam, bo to jest ważne. Tutaj widzimy, jak ważna jest jedna mimo wszystko ta kategoria podmiotu lirycznego, za którą, jak doskonale wiecie, ja nie przepadam. No ale ona od czasu do czasu się przydaje. No po co się przydaje? No przydaje się właśnie w takich sytuacjach, gdybyśmy tutaj powiedzieli, że w zasadzie nie ma różnicy pomiędzy podmiotem tekstu, a pomiędzy jego autorem, no to musielibyśmy dojść do wniosku, że ten wiersz został napisany przez mgły, że autorem tego wiersza są mgły. No ale jeżeli mamy taką kategorię jak podmiot liryczny, to powiemy sobie, że mamy tutaj, prawda, Kazimierza Przerwę-Tetmajera, który jest autorem tego tekstu, a podmiotem, czyli tą instancją, która mówi w tym tekście, są mgły. No i dlatego to jest liryka roli, czy liryka nas. No dobra, okej, w porządku. I to jest bardzo proste. Natomiast to nam wcale nie wyjaśnia, dlaczego to jest wiersz nowopolski. Bo wiersz nowopolski, liryka opisowa znana jest od zawsze. Liryka roli albo maski jest znana w zasadzie też od zawsze, odkąd istnieje poezja. No więc to jeszcze nie jest młodopolski. Co w tym wierszu mamy młodopolskie? Znaczy, po pierwsze, tak. To, co wam mówiłem. Pojawiają się tutaj Tatry i o tej karierze Tatry ja opowiem przy okazji następnego wiersza, już na następnej lekcji. Natomiast ten wiersz jest przykładem tej młodopolskiej fascynacji pejzażem tatrzańskim. No i pierwsza podstawowa sprawa to już nas troszeczkę bardziej gdzieś tam w kierunku tej młodej Polski prowadzi. Po drugie, w jaki sposób ten wiersz oddziałuje na czytelnika. No bo to jest sprawa właściwie tutaj najważniejsza tak naprawdę. A mianowicie wiersz wedle Młodopolan, przypominam, nie mówi niczego o świecie wprost. Dlaczego nie mówi niczego o świecie wprost? Dlatego, że powiedzieć wprost o świecie niczego się nie da. Dlatego, że ten świat, którego poznanie obiecywali nam pozytywiści, absolutnie dzięki pozytywistom nie okazał się łatwy w poznaniu. A nawet więcej, można by było powiedzieć, że pozytywizm nas oszukał, że tak naprawdę tajemnica świata, albo im bardziej ten świat nam się odsłaniał, tym bardziej był tajemniczy. I tym bardziej uświadamialiśmy sobie, i tym bardziej sobie uświadamialiśmy,
że poznając świat, zbliżamy się do krawędzi poznania i niczego tak naprawdę się nie dowiemy ostatecznego, takiego wiążącego o nas, o świecie, o drugim człowieku, o Bogu. I to jest świetnie widoczne pod koniec wiersza, koniec wieku XIX. To jest to dramatyczne takie pytanie. Co zostało nam, co wszystko wiemy? Tak? Dla których żadna z dawnych wiar już nie wystarcza. My te wiary nam niczego nowego nie dały, tak? No i na końcu jest mowa o tym, że człowiek, który jest o to pytany, co ci zostało, ty, który wiesz wszystko i który masz świadomość, że te dawne wiary niczego ci nie dały. No to jest wyłącznie niemota. Ten człowiek nic nie jest w stanie powiedzieć. I to jest wiersz. Czy młoda Polska uważała, że w wierszu tak naprawdę niczego się nie mówi wprost. Wiersz może coś wprost opisywać, ale umówmy się, że jak czytamy ten wiersz, jak słuchamy tego wiersza, to chyba nie mamy takiego wrażenia, żeby ten wiersz, żeby najważniejsze było to, że on opisuje rzeczywiście konkretne miejsce prawa. Nie. Najważniejsze jest to, w jaki sposób ten wiersz, co robi, wprowadza w nas w nastrój. I tak naprawdę najważniejsze w tym wierszu, najważniejsze w ogóle w poezji młodej Polski, w poezji modernizmu, przynajmniej w jednym z nurtów poezji modernizmu, jest wytwarzanie nastroju. I to nawet funkcjonuje w kulturze młodej Polski, w literaturze młodej Polski, w literaturze o młodej Polsce, w literaturze naukowej, pod takim określeniem oryginalnie niemieckim, pod określeniem Stimmung. Mówi się, że ta poezja młodopolska jest właśnie po to, żeby te Stimmung gdzieś tam trafić, czyli po prostu nastroje. Chodzi o nastroje. Ten wiersz ma w nas wywoływać taki smutny, senny, melancholijny nastrój, a z drugiej strony temat tego wiersza ma sprawiać, że my dojdziemy do tego, że tak naprawdę tej rzeczywistości nie da się pochwycić. Bo zwróćcie uwagę, że ten wiersz, który jest strasznie pełno ruchu, jest ostatecznie wierszem, który mówi o niepochwytności. Że te mgły, które tutaj się pojawiają, ten blask księżyca, który tutaj się pojawia, on unierzeczywistnia wszystko. Wszystko staje się kompletnie takie rozmyte, nierzeczywiste i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy ktoś z was kiedykolwiek widział czarny stawnią księżycowy w nocy, bo to jednak mimo wszystko się rzadko zdarza, bo bujanie się po tatach w nocy to jest sprawa nie do końca bezpieczna. Ja widziałem. Mnie się tak zdarzyło, że ja byłem nad brzegiem czarnego stawu księżycowego w taką przepiękną księżycową noc. No nie było mgieł. Przynajmniej nie jakieś takie straszne gęste, bo wtedy pewnie bym się nie odważył tam wybrać. Ale ja byłem tam rzeczywiście w środku nocy, to naprawdę w środku nocy, taką bardzo księżycową noc i powiem wam, że to jest doświadczenie naprawdę mistyczne. Znaczy doświadczenie takiego, że te konkretne twarde skały nagle się zamieniają w coś takiego straszliwie nierzeczywistego, jest z pogranicza faktycznie jakiegoś takiego uniesienia mistycznego, a szczytem tego uniesienia mistycznego jest to, że jak się idzie w stronę tego jeziora, to jakby granica pomiędzy skałą, a pomiędzy brzegiem jeziora, czy brzegiem wody jest tak zamazana nawet w taką księżycową noc, że ja się zorientowałem, że ja stoję w jeziorze w momencie, jak mi zaczęło w nutach klupać, bo nie wiedziałem, że ja już przekroczyłem linię jeziora. Także to jest naprawdę zupełnie niesłychane doświadczenie. I to doświadczenie nierzeczywistości, a jakby była jeszcze mgła, no to już w ogóle jest szaleństwo. Więc to doświadczenie nierzeczywistości, o którym mówi nam tutaj Tutmajer, on naprawdę nas nie ściemnia. To ja dzięki temu, dzięki tej wyprawie nad czarnym stawem księżycowym w nocy, ja naprawdę o wiele lepiej zrozumiałem ten wiersz. Zrozumiałem, że Tutmajer absolutnie mnie tutaj nie żeni nikogo, że to jest dokładnie tak, jak on pisze w tym wierszu. No więc to w tym wierszu jest najważniejsze. W tym wierszu najważniejszy jest nastrój. A co służy do wytwarzania tego nastroju? Do wytwarzania tego nastroju po pierwsze służy muzyka. Ta muzyka jest w tym wierszu bardzo wyraźnie widoczna. I to jest przede wszystkim granie w tym wierszu rytmem. To są jakieś takie powtórzenia, na przykład refreny, czy czegoś, co mogłoby być refrenem.
To są jakieś takie bardzo szczególne nagromadzenia z głosów. To się nazywa aliteracja albo instrumentacja zgłoskowa. Aliteracja to właściwie nie. Bardziej to jest instrumentacja zgłoskowa. Chodzi o to, żeby dźwięki z głosem kojarzyły nam się z tym, co widzimy. Tak? Bardzo często w tych wierszach młodopolskich pojawiają się tak zwane synestezje. To jest słowo, które jest bardzo, bardzo ważne. To słowo proszę sobie zapamiętać. A mianowicie przekraczanie granicy poszczególnych doświadczeń zmysłowych, że my widzimy gdzieś tam jakiś kolor, ale tak naprawdę ten kolor opisany jest w taki sposób, żebyśmy go raczej słyszeli, nie widzieli. I to jest niesłychanie charakterystyczne dla poezji młodopolskiej. I poezja młodopolska w ten sposób wprawia nas w taki bardzo określony nastrój. Przez melodię, przez muzykę. Jeżeli pamiętacie wiersz Paula Verlaine'a, wiersz zatytułowany Chanson Automne, czyli piosenka jesienna, to jeżeli pamiętacie w ogóle tamtą lekcję i wnioski, jakie z tamtej lekcji płynęły, to takie, że ten wiersz był uważany w młodej Polsce za doskonały. Dlaczego? Dlatego, że był doskonale muzyczny, że był doskonale melodyjny. I te wszystkie glosolalie, echolalie, to są różne rodzaje powtórzeń, te wszystkie takie jakby refreny, metrum wiersza, instrumentacja zgłoskowa, to ma nas wprawić w pewien określony sztumu, żebyśmy lepiej doświadczyli czego? Nie prawdy świata, tylko prawdy, że świat jest rozmyty, iluzoryczny, jest niekonkretny. Tak jak to, co możemy zobaczyć, patrząc z perspektywy mgły nad czarnym stawem gąsienicowym. No i wreszcie ostatnia sprawa, a mianowicie sprawa koloru, sprawa barwy, sprawa grania taką bardzo mocno nieokreśloną barwą, ponieważ wiersz Przerwy Kettnera jest wierszem impresjonistycznym. To jest wiersz, który w sposób doskonały wykorzystuje takie impresjonistyczne techniki malarskiego utrwalania takiego niepochwytnego momentu w rzeczywistości. Ale bliżej o tym impresjonizmie, w nawiązaniu do wiersza Kettnera, ale już idąc też w kierunku kolejnego wiersza, to sobie już powiemy na następnej lekcji. Bardzo Wam dziękuję.